Witam serdecznie, WG Kosakowo. Ładny dzień. Tu gołębie praktycznie ostatnie będą dowożone chyba dzisiaj i jutro. Parę sztuk, czyli zamykamy przyjmowanie gołębi. Na następny tydzień będą szczepione one wszystkie. Te sobie ładnie już poczynają w kilku grupkach. Jeszcze nie wiedzą dokładnie, jak to latać. Z całym stadem się rozbijają na różne grupy. Mniejsze, większe, pojedynczo latają. Tu jeszcze jest kilka takich trochę spasionych. One na razie są tak karmione, że mają być dosyć ciężkie, mocne gołębie. Gdyż to mówię, tutaj nie możemy karmić tak lekkimi typowo karmami, gdyż są duże wiatry. Duże wiatry są, te gołębie muszą być mocne. Ten gołąb musi na razie się przyzwyczaić do tej pogody, która je tu nieraz czeka. Dlatego są karmione dość intensywnie i mocno. Cały czas mają jeszcze praktycznie mocne karmy. Jest dodawane 10% na razie diety. One dopiero jak zaczną tak typowo szlatać w stadzie, wtedy im troszeczkę ukrócimy i dodamy troszeczkę karmy więcej dietetycznej. Mówię, tu już jest gołębi, dochodzą gołębie z innych lat i będą one wpisane też na liście, ale oczywiście nie będą uczestniczyły w rywalizacji. Będzie to gołąb wpisany jako dolot, żeby praktycznie wiedzieć, jak on sobie radził jako roczny gołąb później w tej rywalizacji z tymi młodymi. A tutaj popatrzmy sobie, jak one już potrafią odchodzić. Te starsze to potrafią odchodzić. Już tu nie ma tej jednej, o tam, one są wyżej. Sobie trenują, ale i potrafią odejść. Na razie wszystko jest naprawdę w bardzo fajnym, powiedzmy, idzie w bardzo fajnym kierunku. Nie ma żadnych takich, powiedzmy, chorób u gołębi. Teraz jak się zrobiły w ogóle te piękne, ciepłe pogody, zaraz jest całkiem inny klimat w gołębniku i te gołębie całkiem inaczej to znoszą, a nie tak jak było te 3 czy 4 tygodnie całkowitego deszczu, wilgoci, przeplatane z jakimś tam dniem niepadającym. A tak to jest, mówię, w tej chwili jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Z czego zauważyłem, muszę się powiedzieć, że naprawdę gołębie, które były szczepione i to według mnie na wspólnym gołębniku szczepione w odpowiednim wieku i salmowirem i zwykłą kolumbą, naprawdę bardzo fajnie sprawują. Gołębie, które były szczepione tą kolumbiną, czy tam tą RPAE, czy jakąś ten tam, jak tak piszą mi tu na tych kwitach, no nie wiem, czy ona jest taka dobra na gołębniki wspólne. One po prostu, może jak są już później na wspólnym zasiedlone i mają odpowiednią florę bakteryjną już i je później zaszczepimy tym, to może one są dobre, ale myślę, że stara szczepionka salmowir i stara szczepionka jednoskładnikowa kolumba naprawdę jest dobrą szczepionką. Te inne kombinowane, no mówię, jest to z nimi różnie. Chyba że są naprawdę gołębie już mocno odporne i są takie przesyłane, a jak są po kilku dniach przesyłane, troszeczkę cierpią. To chciałem wam powiedzieć na przyszłość. Bo w tym roku już mówię, no przychodzą ostatnie gołębie w tym tygodniu i zamykamy praktycznie listę. Do usłyszenia. Dobry lot.